Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a w naszym studiu jest dzisiaj Jacek Lelek, burmistrz Starego Sącza. Witam Pana, Panie Burmistrzu. Dzień dobry, Pani Redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Burmistrzu, został Pan powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę do Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego. Weszli do tej rady również marszałek Witold Kozłowski i wójt Korzennej Leszek Skowron. Co będzie w ogóle należało do zadań rady? Czym ta rada ma się zajmować? Bo to rozumiem, że jest jakiś nowy twór, tak? To znaczy nie do końca nowy, dlatego że Rada do Spraw Samorządu Terytorialnego działa w ramach Narodowej Rady Rozwoju, a to jest takie ciało, które powołane jeszcze było z inicjatywy pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ono oczywiście potem ewoluowało, natomiast także to już jest kolejna kadencja Rady. W poprzedniej nie było tak wprost wyodrębnionej Rady do Spraw Samorządu Terytorialnego, była taka sekcja, teraz pan prezydent troszkę zmienił strukturę, dlatego nazywa się to już jako część tej Narodowej Rady Rozwoju i jest to nazwa Rada do Spraw Samorządu Terytorialnego. No i generalnie rzecz biorąc, w oczekiwaniu pana prezydenta, ta rada, do której zaprosił samorządowców, no głównie z takim trochę większym dorobkiem, doświadczeniem, ale zaprosił również ekspertów, samorządowców wszystkich szczebli, bo tutaj jest kilku marszałków województw, prezydentów miast, starostów, burmistrzów, wójtów, ale również tacy eksperci niezależni, na przykład specjaliści od finansów publicznych czy na przykład od architektury. No i generalnie rzecz biorąc, oczekiwaniem pana prezydenta jest, że to gremium będzie z jednej strony tak dyskutowało, opiniowało pewne inicjatywy, które się wokół samorządu realizują, czyli takie pewne inicjatywy legislacyjne, ale również daje możliwość, żeby ta rada pewne przygotowywała, jakby zwracała uwagę pana prezydenta na pewne takie kwestie, które mogłyby stać się przedmiotem inicjatywy ustawodawczej pana prezydenta. Dlatego tutaj bardzo szeroki jest ten zakres. Ja generalnie rzecz biorąc spodziewam się, że będzie to przede wszystkim miejsce takiej merytorycznej, ciekawej dyskusji, na której z jednej strony będę mógł się dzielić tym doświadczeniem, które mam i doświadczeniem, które wynoszę z perspektywy takiej, można powiedzieć, średniej wielkości gminy miejsko-wiejskiej leżącej w górach, no ale tam tych perspektyw oprezentowanych w Radzie będzie zdecydowanie więcej, więc myślę, że z jednej strony będzie miejsce na dzielenie się, a z drugiej strony też, no, nie ukrywam, że również czerpanie z takich dyskusji, zawsze człowiek też również czerpie coś dla siebie, natomiast no, mam nadzieję, że to wszystko będzie się przysługiwało temu, żeby wzmacniać pozycję samorządu terytorialnego w Polsce, no i przede wszystkim przyczyniać się do właśnie takiego umacniania ich kompetencji, czy może nawet zwiększania kompetencji, a też likwidowania pewnych takich barier, trudności, które wydają się, że są niepotrzebne, tworzone na przykład właśnie przez prawo. A proszę powiedzieć, jak będzie wyglądać praca tej rady? Będziecie się Państwo spotykać raz na jakiś czas? Jak to w ogóle w praktyce ma wyglądać? Jeżeli popatrzymy sobie na przykład poprzedni właśnie, jak pracowałem, wiem, że to były spotkania mniej więcej takim co miesiąc, co kilka tygodni. No i tam właśnie w ramach tej rady były wypracowywane pewne wnioski, opinie, ekspertyzy. Jak to będzie teraz wyglądało? No, na razie mamy za sobą uroczysty akt powołania, który odbył się z okazji Święta Samorządu Terytorialnego w ostatni poniedziałek w Pałacu Prezydenckim i pierwsze takie posiedzenie, które bym powiedział, takie, no, które kurtuazyjne jeszcze, już to nie było takie jeszcze czysto robocze przedstawienie i spotkanie, więc tak naprawdę no, ja jestem w tym gremium nowym. Jest tam część samorządowców, którzy już kolejną kadencję, już poprzednią kadencję zasiadali, więc pewnie mogliby więcej powiedzieć, jak to wyglądało. Dla mnie to jest pewna rzecz w jakiś sposób nowa, natomiast wiem, czego się po mnie oczekuje, aktywnego uczestnictwa i prezentowania, dzielenia się swoim widzeniem, swoją perspektywą patrzenia na sprawy samorządowe. Panie Burmistrzu, oficjalnie już działa Stowarzyszenie Sądecki Obszar Funkcjonalny. Udało się powołać, w skład weszło 16 gmin powiatu nowosądeckiego. To jest takie gremium, które będzie się wspólnie starać o pozyskanie środków z Unii Europejskiej.
Tak, no jeszcze tylko uściśle, że jeszcze w tym momencie 16 nie weszło, bo członkami założycielami było 14 gmin, 3 gminy jeszcze jakby nie spełniły wszelkich formalności, a tą formalnością przede wszystkim jest uchwała Rady Gminy o przystąpieniu do stowarzyszenia, dlatego podczas zebrania tak założycielskiego. Natomiast no, wszystkie gminy deklarują, że chcą przystąpić. No i w tej chwili trwa proces rejestracji sądowej tego stowarzyszenia. Ukonstytuowały się władze. Oczywiście na czele jest pan prezydent Ludomir Handzel, zgodnie z już wcześniej wynegocjowanym statutem, ale ukształtowała się cały zarząd, komisja rewizyjna. No i przede wszystkim no, to, co nas w tej chwili czeka, bo posiedzenie zarządu odbędzie się w najbliższym tygodniu, to pierwsze już takie, można powiedzieć, robocze. Największe wyzwanie, które nas czeka, oprócz oczywiście no, przejścia też przez ten proces rejestracji, to przygotowanie strategii dla tego obszaru. Przy czym, jeżeli mówimy o tej strategii, to, no, to jest bardzo ważny element, żebyśmy dobrze rozpoznali pewne sytuację, ale również dobrze wyczuli potencjały i możliwości, które możemy wykorzystać w ciągu najbliższej, przede wszystkim najbliższej perspektywy finansowej, ale nie tylko. Dlatego najbliższe miesiące to na pewno będzie taka gruntowna praca nad strategią, ale strategią taką obszaru, bo my pracujemy nad strategiami gmin, poszczególne gminy mają swoje strategie, są pewne takie strategie specyficzne, sektorowe, na przykład strategia elektromobilności, czy tam strategia rozwiązywania problemów społecznych, a tutaj chodzi o taką ogólną strategię rozwoju, ale dla całego obszaru sądeczyzny. Tutaj i to się będzie przepraszam, coś, że panu przerwę, no właśnie pojawiały się takie tematy, problemy, że te główne kierunki to jednak ochrona środowiska, transport, opieka senioralna, gospodarka odpadami, to są te kierunki, które państwo będziecie chcieli właśnie jako stowarzyszenie realizować. Tak, tylko że tutaj to są pewne takie, prawda, hasła od strategii, czyli tego dokumentu, który chcemy wypracować, no, oczekujemy czegoś więcej, to znaczy bardziej takiego doprecyzowania, co pod hasłem ochrona środowiska tak naprawdę, gdzie są problemy, jakie te problemy są, z czego one wynikają i przede wszystkim jak możemy je rozwiązać, więc to będzie takie i tutaj już takie pewne takie recepty na to rozwiązanie, bo wszyscy głośno jednym mówimy głosem rzeczywiście, że ochrona środowiska, w szczególności czyste powietrze. No oczywiście pierwszy element, który się po prostu pojawia, no to mówi, no dobra, to wymienimy wszystkie, prawda, piece, kopciuchy i będziemy mieli czyste powietrze. No pytanie, czy to jest tak? Po drugie pytanie, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie to zrobić tak szybko i w jaki sposób? A jeżeli nie, no to czy jakieś tam, powiedzmy, elementy, jakieś hierarchia, powiedzmy sobie, kto będzie szybciej w tej kolejce ustawiony, co jest pilniejsze, co jest mniej pilne, jaki poziom finansowania przyjąć, no to są wszystko takie rzeczy, które trzeba będzie bardziej dokładnie doprecyzować, bardziej zanalizować. Ale poza tym jest jeszcze szereg innych tematów, takich, nad którymi się trzeba jednak mimo wszystko pochylić. Właśnie, czyli ta polityka senioralna, troszeczkę pochylić się nad statystykami, danymi, co wynika z danych demograficznych, bo przecież bardzo wiele rzeczy my już w tej chwili wiemy. Znaczy wiem, że społeczeństwo się starzeje i że będą potrzebne takie miejsca, gdzie... Ale już tak, żeby siąść i wyliczyć dokładnie, że trzeba będzie więcej miejsc w domach pomocy społecznej dla osób starszych, no to my wiemy, ale tak naprawdę ile tych miejsc będzie potrzeba, no to już są takie rzeczy, które właściwie na te pytania odpowiedzi, jeżeli chodzi o sądeczyznę, nie mamy. I mniej więcej też również takie analizy, o takie no dokładniejsze, prawda, analizy i perspektywy i plany właśnie w przypadku strategii chodzi, dlatego zakładam, że to będzie jednak dokument taki dosyć istotny i myślę, że dla włodarzy ciekawy, ale również dla mieszkańców bardzo będą z niego konkretne wnioski wynikały. Tutaj jakieś macie państwo założenie czasowe, no bo wiadomo, że ten czas biegnie i no a jest okazja, żeby zdobyć naprawdę duże środki i duże pieniądze unijne. Tak, no w pierwszym rzędzie muszę w ogóle też powiedzieć, że Zarząd Województwa z panem marszałkiem na czele przychylił się i przeznaczył jeszcze z funduszów unijnych na ten okres programowania, który się kończy, środki, żeby wesprzeć właśnie takie obszary funkcjonalne w przygotowaniu strategii, więc możemy liczyć na dofinansowanie tej strategii, dlatego to też jest dobra rzecz, bo z jednej strony nas zmobilizuje do szybkiej pracy, a z drugiej strony no, nie będzie obciążało gmin, budżetów gmin zbytnio tymi
kosztami tych opracowań. Natomiast potem oczywiście to są bardzo konkretne środki, ale właśnie pozyskanie tych środków i to, na co je przeznaczymy, ale też również wysokość tych środków będzie w dużym stopniu zależało od tej strategii, bo my musimy pokazać, że mamy pomysł, jak te środki wydać i wydać je w taki sposób sensowny, żeby to służyło sądeczyźnie i było zgodne z politykami ogólnokrajowymi czy europejskimi. No i właśnie teraz ta praca nas bardzo taka odpowiedzialna czeka. Cieszę się, że udało nam się przede wszystkim porozumieć, że jesteśmy, kiedyś wydawało się, że jesteśmy bardzo daleko w tyle. No dzisiaj mogę powiedzieć, że oczywiście w porównaniu z aglomeracją krakowską, która już będzie drugą perspektywę finansową funkcjonowała i która ma już praktycznie gotową strategię na nowy okres programowania, no to jesteśmy daleko w tyle. No ale w porównaniu z innymi obszarami, no to można powiedzieć, że na terenie województwa, bo takich obszarów zgodnie ze strategią województwa ma być 5, no to my w tej chwili już ruszyliśmy jednak mocno do przodu i z jakąś taką wizją, że coś się będzie tutaj prawda działo, więc myślę, że jakoś uporamy się, ale prawda jest taka, że no myślę, że to pół roku najwięcej mamy na to drugie półrocze 2021 roku, to jest czas, kiedy musimy się z tymi, do tego czasu jest naprawdę niewiele, znając jak tego typu właśnie strategię się przygotowuje, pisze, a ona też musi przecież być dobrze przedyskutowana, dobrze przez każdego z włodarzy zaakceptowana i no, można powiedzieć taka no, gruntownie przemyślana. Panie burmistrzu, galeria pod Piątką, czy już zakończył się remont? Ostatnio prezydent Andrzej Duda odwiedził ten obiekt. Tak, rzeczywiście miałem okazję podczas prywatnej wizyty pana prezydenta w Starym Sączu. Mieliśmy spotkanie, podczas którego między innymi chciałem panu prezydentowi pokazać ten obiekt, jak to wygląda. On jest jeszcze w tej chwili niewyposażony, ale praktycznie prace budowlane się zakończyły, trwają w tej chwili odbiory, tam jakieś tam pewne jeszcze takie prace drobne, no i wyposażenie przede wszystkim. No mogę powiedzieć tak, że panu prezydentowi się podobał i mam nadzieję, że z tego, że się panu prezydentowi podobał, coś jeszcze się urodzi, bo pewne jakieś tam pomysły gdzieś się w głowie pana prezydenta rodzą i też chciałem pokazać, że Stary Sącz będzie dysponował... Związany z tym obiektem? No... To może jakiś tam powiedzmy sobie jakiś rąbek tajemnicy, ale tak rzeczywiście dotychczas trudno było jakiekolwiek jakieś takie bardziej oficjalne spotkanie w Starym Sączu zaplanować. Oczywiście z kino, ale to jest troszeczkę inny typ sali i poza tym no, kino, mówię o kinie Poprad czy Soku, no Sokole Starosądeckim, to no, ma piękna sala, natomiast nie ma kompletnie zaplecza. Czyli wychodzimy z sali, już potem rzeczywiście nie ma się gdzie spotkać, nie ma gdzie zrobić tej drugiej takiej części mniej oficjalnej. Natomiast ten właśnie centrum, jest takie centrum kultury, dokładnie, ono właśnie ma tę olbrzymią zaletę, że po pierwsze sam w sobie obiekt już jest bardzo taki duży i są tam wiele sal o różnym przeznaczeniu i takich holi dostępności dla osób niepełnosprawnych, to wszystko jest tam rozwiązane. A z drugiej strony jest w centrum miasta, więc można jeszcze rozbudować to, czyli o kolejne jakieś takie wykorzystanie innych przestrzeni, chociażby prawda, przestrzeni miasta, przestrzeni rynku, czy przestrzeni tutaj tych ulic. Więc no, daje to nowe możliwości, może troszeczkę się rozmarzyłem, ale w każdym razie oglądaliśmy to. Natomiast jeżeli chodzi o podstawową funkcję tego obiektu, czyli to będzie funkcja centrum kultury takiego, gdzie będzie tętniło życiem, jeżeli chodzi o różne zajęcia animacji kulturalnej dla młodych, dla dzieci, dla starszych, ale również będzie tam ciekawa galeria sztuki współczesnej, która ta galeria IMO, która też wierzę, że w krótkim czasie stanie się wizytówką, kolejną wizytówką Starego Sącza, no to myślę, że to wszystko no, czeka nas pewnie pod koniec wakacji uruchomienie, jeżeli wszystkie sprawy... Czyli już pod koniec wakacji, początek jesieni już ten obiekt zacznie funkcjonować? Mamy taką nadzieję. Tutaj generalnie jak mówię, prace są zakończone, trwają w tej chwili już takie postępowania związane z wyposażeniem. No, odbiory w tej chwili trwają, tam jakieś drobne prawda, usterki jeszcze są usuwane i jak tylko to zostanie dokończone, dopięte, czyli to ta kwestia bezpieczeństwa no to, i odbiorów wszelkich tych formalnych, no to budynek jest praktycznie gotowy już do użytku. A to jest możliwość wynajmu, tak? Tak, to znaczy wynajmu, nie wiem, pani redaktor myśli w sensie wynajmu, oczywiście, znaczy to jest generalnie miejsce, które będzie otwarte, natomiast tam między innymi również jest jakieś tam pomieszczenie, gdzie pewien inkubator przedsiębiorczości kreatywnej ma się mieścić, więc jest tam również miejsce, gdzie będą takie zajęcia związane właśnie taką przede wszystkim dla młodzieży, taka no,
świetlica, to nie chcę tak spalić tego słowa, bo tak nam się prawda kojarzy, ale takie miejsce, gdzie młodzież będzie mogła fajnie, kreatywnie spędzać czas, ale jednak tak portu spędzać, bez takie miejsce, którym ma się czuć bardzo, bardzo przyjaźnie, ale będzie również zaplecze gastronomiczne. Są tam dwa miejsca takie przeznaczone na gastronomię. Pan dyrektor Centrum Kultury w tym momencie poszukuje najemców, którzy poprowadzą, ponieważ no, chcemy, żeby to najemcy prowadzili te przedsięwzięcia gastronomiczne, znaczy w tym zakresie. No, w każdym razie tak, żeby to wszystko tworzyło taki przyjazny, fajny klimat do przebywania w centrum miasta. I w sąsiedztwie Dom na Dołkach, Muzeum Regionalne, też jest szansa na to, że ten dach będzie wyremontowany. No tak, tutaj rzeczywiście mamy pięknie rozwiązaną sprawę budynku Rynek 5, która przez całe lata nas bardzo takie, no nie była wizytówką, a do tego groziła katastrofą budowlaną. To mamy już za sobą, natomiast no, teraz troszkę musimy jeszcze się znowu zwrócić w stronę Domu na Dołkach. Tutaj mamy przygotowany projekt wymiany pokrycia dachowego, tam ten gąt, który jest jednak w bardzo kiepskim stanie, więc w tej chwili będą prace związane z wymianą tego gątu. Ogłoszony już jest przetarg na te prace, więc chcemy to jak najszybciej zrealizować. To będzie zupełna wymiana? Tak, całkowita wymiana poszycia dachowego. Także konstrukcja jest w miarę dobra, więc tutaj raczej nie będzie potrzeba, chyba że coś przy wymianie się okaże, że jakieś tam elementy. Natomiast jeżeli chodzi o poszycie, to na całym Domu na Dołkach będzie wymieniony. Panie burmistrzu, na zakończenie już obok strefy aktywności gospodarczej powstaje rondo. Przyjeżdżałam tamtędy ostatnio, no prawie że już na finiszu, tak? No tak, no tutaj mamy generalnie termin, że do końca czerwca mają być wszystkie prace zakończone i ulica Kardynała Wyszyńskiego, która od tego ronda biegnie, nie, będzie już gotowa, więc raczej nic nie stoi na przeszkodzie, żeby prace w terminie zostały zakończone. No to rzeczywiście bardzo ważny element, taki ważny, prawda, wełzy, bo z jednej strony jest to rondo, ale jak wokół tego ronda powstały no, dwie bardzo ważne drogi. Jedna droga to prowadząca właśnie ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego, to główna droga ze ścieżką rowerową, z chodnikiem, oświetlona, zresztą tak samo jak i rondo, pod spodem jest wyposażona w wszelkie media, czyli tam jest woda, kanał, również miejsce na prąd. No i daje to, oprócz tego, że jest to dojazd do strefy i jakiś kolejny element tej takiej mini obwodnicy Starego Sącza, no to przede wszystkim jest to również, daje dostęp do nowych działek, które mają przeznaczenie właśnie produkcyjno-usługowe. Z drugiej strony z tego ronda jest dostęp do obszarów, które dotychczas były bardzo mocno wyłączone jednak, czyli mówię do regionu starosądeckich Stawów, nowy dojazd do Stawów, droga, która daje dostęp do działek po południowej stronie Stawu. One są przeznaczone na takie właśnie działalność rekreacyjno-wypoczynkową, więc mogą tam powstawać czy do jakieś domki letniskowe, czy jakieś ośrodki, czy jakieś jeszcze inne sprawy związane na przykład z restauracje, czy tego typu zajazdy. No i oprócz tego jeszcze jest dojazd w taką strefę tutaj bliżej torów kolejowych, gdzie też otworzył się, prawda, dojazd, gdzie z kolei jest takie przeznaczenie jeszcze przemysłowe, usługowe. W związku z tym mogę powiedzieć, że to rondo bardzo mocno nas otworzyło nowe możliwości inwestycyjne w Starym Sączu. No i może taki bardzo ważny element, ja tylko dodam, że to rondo i to rozwiązanie jest elementem rozwiązania komunikacyjnego, które było założone w planach Starego Sącza już w latach, uwaga, 70. Tak ostatnio do takich planów dotarłem z lat 70., gdzie już były właśnie między innymi Most Świętej Kingi zarysowany, był zarysowany tak zwana węgierska BIS, czyli droga w stronę Nowego Sącza. Ja mogę powiedzieć, że my tym rondem jakby wykonujemy tą swoją część węgierskiej BIS, czyli tą część starosądecką. Jest tam wyjazd w stronę miasta Nowego Sącza i wierzę, że kiedyś ta droga będzie poprowadzona dalej, połączy się zgodnie z planami zagospodarowania również w Nowym Sączu, połączy się z nowym mostem na Popradzie i potem ta droga połączy się z no, tą drogą, która w tej chwili województwo małopolskie projektuje tam wspólnie z miastem Nowym Sączem, z Podegrodziem i z Chełmcem, czyli z tą drogą do mostu południowego, więc to wszystko
nie tylko się komunikacyjnie tak. się prawda, połączy, ale to jest po prostu element naprawdę takie składanki, które gdzieś tam się kiedyś dawno zaczęła budową Mostu Świętej Kingi, a w tej chwili kolejne klocki do tego dokładamy. Także to jest ze wszechmiar inwestycja, która bardzo daleko wybiega w przyszłość. Dziękuję bardzo. Państwu dziękujemy za uwagę, a moim Państwa gościem był dzisiaj burmistrz Starego Sącza, pan Jacek Lelek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.